Łukaszu, witamy Cię tutaj w Karkonoszach. Jak oceniasz trasę? Trasę oceniam, oceniam bardzo dobrze. Uważam, że są na najwyższym poziomie. Sądzisz, że będziesz miał podejście do aut klasy 2000 czy R5? Sądzę, że tak. Myślę, że podejście na pewno będę miał, ale nie wiadomo, czy uda się je przeskoczyć. Nastawienie walki o zwycięstwo, rozumiem. Zawsze mamy nastawienie walki o zwycięstwo, aczkolwiek trzeba realnie podchodzić do własnych możliwości, jak również do własnych ograniczeń. Także postaram się jechać na tyle szybko, na ile to jest możliwe i nic nie zepsuć i nie uszkodzić sprzętu, bo już takich bardzo mało zostało na świecie, także staramy się go nie uszkodzić, no i siebie też.